Zaprosiłeś przyjaciół na obiad. Czas przygotować deser, więc odkładasz na stół szklankę i idziesz do kuchni. Po powrocie widzisz, że woda w szklance rozbryzguje się, a kostki lodu wyglądają jak statki na wzburzonym morzu. Po chwili dostrzegasz też inne niepokojące sygnały. Żyrandol zaczyna się kołysać. Ktoś krzyczy: trzęsienie ziemi! Naraz czujesz, że chwieje się cały dom. Chcesz poszukać schronienia, ale podłoga trzęsie się tak, że ledwo możesz ustać. Obejmujesz wzrokiem chaos. Niczym w scenie z filmu Duch, naczynia rozbijają się o ściany, przewracają się regały z książkami, a półki i kinkiety spadają ze ścian. Chowasz się pod stołem kuchennym, starając się nie pokaleczyć o rozbitą porcelanę. Przeżyłeś już kiedyś trzęsienie ziemi, ale nie aż tak silne. Sięgasz po telefon. Oczywiście brak sygnału. Jakby z oddali dochodzą cię czyjeś krzyki i przez chwilę nie jesteś w stanie pojąć, co się dzieje. Dom wali ci się na głowę. Największe trzęsienie ziemi w historii miało miejsce w Chile w roku 1960. Katastrofa nadeszła w miłe, słoneczne popołudnie, kompletnie zaskoczywszy mieszkańców. Zagrożenie dla życia i niezmierne szkody wywołują trzęsienia ziemi o magnitudzie około 7 w skali Richtera. Wielkie trzęsienie chilijskie miało 9,5. Ta część kraju leży dokładnie na tak zwanym okołopacyficznym pierścieniu ognia. Jest to strefa aktywności sejsmicznej, ciągnąca się wzdłuż basenu Oceanu Spokojnego. Początkowe wstrząsy trwały około 10 minut, natomiast te wstrząsy wtórne jeszcze 2 dni później obudziły wulkan na południu kraju. Ale to jeszcze nie koniec. Trzęsienie rozpętało na Pacyfiku fale tsunami sięgające nawet 25 metrów. Kombinacja fal i trzęsienia była tak intensywna, że skutki odczuwalne były na Hawajach, w Japonii oraz na Filipinach. W samym tylko Chile straty po tragedii oszacowano na $500 milionów. Wiele osób zostało pozbawionych domu. Dewastacji uległa także znaczna część infrastruktury. Jak okiem sięgnąć, na kilometry od epicentrum widać było kompletną ruinę. Naukowcy podejrzewają, że trzęsienie było tak silne, że przesunęło oś Ziemi, skracając dzień na całym świecie o ponad 1 mikrosekundę. Niby nic, ale pomyślcie tylko. Jedna klęska żywiołowa wpłynęła na rytm dobowy całej planety. Wiele nadbrzeżnych miast i wsi zostało zrównane z ziemią, a powodzie na długi czas stały się codziennością. Zawaliła się cała gospodarka kraju. Przewiduje się, że gdyby to trzęsienie miało miejsce obecnie, wywołane przez nie straty sięgnęłyby $20 miliardów. A gdyby planetę bez ostrzeżenia nawiedziło trzęsienie ziemi 2 razy silniejsze, przede wszystkim byłoby odczuwalne na bardziej rozległym obszarze. Fale tsunami uderzyłyby nie tylko w Japonię i Filipiny. Efekty klęski odczułyby także Chiny, Korea, Wietnam, a nawet Australia. Zamiast 25 metrów fale byłyby zapewne dwukrotnie wyższe. To jak 8 żyraf na desce surfingowej. Oznaki masywnego tsunami widać byłoby na całej linii brzegowej. Charakterystyczne nagłe cofanie się wód morskich, odsłaniające dno, to pierwszy sygnał, że należy uciekać w głąb lądu i to szybko. Powiedzmy, że podobna katastrofa faktycznie się wydarzyła. Leżysz uwięziony w ruinach swojego domu. Jakimś cudem udaje ci się wygrzebać spod gruzów. Z ulgą wciągasz haustę świeżego powietrza. Dookoła widzisz innych szczęściarzy, powoli wypełzających spod rumowisk, w które zamieniły się budynki. Zawaliły się mosty, zatrzymując ludzi na jednym lub drugim końcu. Strzepujesz pył z ubrania i wyruszasz w poszukiwaniu pomocy. Między wrakami samochodów lawirują wozy strażackie i karetki pogotowia. Gdy zmierzasz w kierunku swojego samochodu, wstrząs wtórny zwala cię z nóg. Wszystkie wieże nadajnikowe są z pewnością w ruinach, więc na kontakt telefoniczny nie ma co liczyć. Czujesz atak paniki, ale po chwili odzyskujesz nad sobą panowanie. Jak można się było spodziewać, samochód nie nadaje się do użytku. Wędrówkę w stronę miasta kontynuujesz zatem na piechotę. Centrum wygląda, jakby przedarł się przez nie wściekły olbrzym. Uparcie idziesz naprzód. Nagle telefon zaczyna wibrować. Sprawdzasz wiadomości i widzisz tysiące ostrzeżeń przed trzęsieniem o magnitudzie 20. Przez moment wydaje ci się, że wstrząsy powróciły, ale to tylko twoje kolana. Przez wycie pojazdów na sygnale przebija się huczący odgłos. Ku swojemu przerażeniu widzisz gigantyczną falę górującą nad szkieletami budynków. Zmierza prosto na ciebie. Otrząsając się z szoku, obracasz się na pięcie i bierzesz nogi za pas. Pędzisz przed siebie, nie wiesz nawet w jakim kierunku. Z ruin wciąż odrywają się kawałki gruzu.
kątem oka wychwytujesz jeden budynek, który jakimś cudem ostał się katastrofie. Twoja jedyna nadzieja to dostać się na dach. Winda nie działa, no jasne, ale nie ma co deliberować. Natychmiast rzucasz się w stronę klatki schodowej, potykając się o rozbite szkło. Zerkasz przez okno, fala jest tuż, tuż. Zdążysz, jeszcze tylko parę pięter. Woda z hukiem przelewa się przez budynek i ściąga cię ze sobą o co najmniej dwa piętra. Ledwo co widzisz. Zdajesz sobie sprawę, że musisz płynąć w górę, ale woda nieubłaganie ciągnie cię w dół. Po pół minuty desperackich zmagań wypływasz na powierzchnię, gramolisz się na najwyższą kondygnację i już na dachu padasz na beton kompletnie wyczerpany. Jesteś bezpieczny. Na chwilę obecną. Fala tsunami nieustępliwie posuwa się dalej, taranując centrum miasta zdemolowane wcześniej przez wstrząsy. Zalany wodą telefon jest teraz bezużyteczny. Masz przed sobą panoramę miasta, a raczej to, co z niego pozostało. Ziemia ponownie zaczyna się trząść. Może lepiej przeczekać tutaj cały ten koszmar? Może zauważycie helikopter służby ratunkowych? Z rozmyślań wyrywa cię ogłuszająca eksplozja, która dodatkowo wstrząsa okolicą. Unoszący się w oddali dym zasnuwa wkrótce słońce i całe niebo. Wtem z głębi ziemi wystrzeliwuje lawa, która rozjaśnia panującą w środku dnia nienaturalną ciemność. Lawa tworzy rzekę, która wdziera się w umęczone miasto. Niespotykana wcześniej aktywność sejsmiczna spowodowała przesunięcie płyt tektonicznych. Przez nowo powstałe szczeliny w skorupie planety na powierzchnię wydostaje się magma i towarzyszące jej wyziewy. Temperatura zaczyna gwałtownie wzrastać. Magma roztapia cały grunt, beton, asfalt, nie ma to znaczenia i dosłownie pochłania fundamenty struktur, które ostały się siłą natury. Budynki dookoła nieubłaganie zapadają się w jezioro lawy, które powoli tworzy się na obszarze, a jeszcze przed kilkoma godzinami to miasto tętniło życiem. Apartamentowiec, który był waszą ostoją, też chwieje się w posadach. Stąd nie ma już ucieczki. Wtedy przez wszechogarniający dym przebija się snop światła. To reflektor helikoptera. Zaczynasz skakać i machać szaleńczo rękami, aż wreszcie zostajesz zauważony. Maszyna krąży nad dachem i po chwili w twoim kierunku zostaje opuszczona drabinka linowa. Bezpieczny na pokładzie, przyklejasz nos do szyby. Krajobraz zmienił się nie do poznania. Miasto zostało przekształcone w dymiącą wizję dantejskiego piekła. Śmigłowiec ląduje kilka kilometrów dalej i wkrótce potem znajdujesz się już pod opieką lekarza. Na tą chwilę nie wiesz jeszcze, jak ci się poszczęściło. Mija rok. Woda cofnęła się z powrotem do morza, a rzeka lawy ostygła. Jednak olbrzymia ilość stopionej masy całkowicie przeobraziła strukturę podłoża. Twoje miasto zniknęło z powierzchni ziemi. Z powodu klęski żywiołowej całe państwo znalazło się na krawędzi zapaści finansowej, która będzie trwała dziesiątki lat. Miną miesiące, zanim służby zabezpieczą cały rejon. Trwa odbudowa miasta, ale dalej w głębi lądu. Mniejsze okoliczne miejscowości są przywracane bezpośrednio na ruinach, a mieszkańcy tych najbardziej dotkniętych po prostu przenoszą się do innych miast.